No i obiecałam, że w fantastycznych okolicznościach przyrody będziemy, prawda, jak przyjemnie. Na szczęście dzisiaj upału nie ma, więc da się wysiedzieć. Aneta Awtoniuk, Przemysław Nadolny. Anetę znacie głównie od strony zwierzęcej. Jej dzikie instynkty wychodzą na pierwszy plan, ale okazuje się, że jest także ambasadorką jogi. Przemek to z kolei nauczyciel jogi boso na macie Ashtanga Yogi. Ashtanga Yogi, to co jest Ashtanga Yogi? Ashtanga Yoga jest to najbardziej, można powiedzieć, tradycyjna joga, która jest najbardziej tradycyjna joga, która pochodzi z Indii. To znaczy w Indiach mamy dużo różnych rozumień słowa joga. Natomiast to, co my na zachodzie ćwiczymy, 99% tego, co na zachodzie ćwiczymy, to jest ta joga oparta na ćwiczeniach fizycznych i przede wszystkim oddechowych. To jest joga oddechu, nazywa się Hatha Yoga i w obrębie tego systemu Ashtanga Yoga, można powiedzieć, jest taką najbardziej tradycyjnym podejściem. Czyli rozumiem, jogi, że są różne po prostu odmiany, tylko akurat nie u nas. W Indiach jest bardzo dużo różnych rozumień słowa joga. Tak, jakby słowo joga jest naprawdę jednym z kluczowych słów dla całych Indii, natomiast to, co do nas się zaadaptowało w naszej kulturze, no to jest pewna wybrana interpretacja tego słowa, czyli to, co myśmy polubili, to, co do nas przemawia, no to jest ten system, można powiedzieć, ćwiczeń, system praktyk, które uczą nas kontrolować napięcia w ciele, kontrolować myśli, czyli to jest często związane ze słowem medytacja, które też zrobiło dużą karierę na zachodzie i też jest dosyć mocno rozpoznawane. Teraz to słowo medytacja jest częściej zastępowane słowem uważność. Bardzo często się używa słowa uważność, bo ono jest dużo bardziej znaczące, prawda? Czyli chodzi o to, żeby być po prostu uważnym, być tu i teraz, nie błądzić myślami, nie biegać myślami gdzie indziej, tylko po prostu skupić się na tym, co faktycznie jest. Ja przed chwilą rozmawiałam w naszym mobilnym studiu z Dominiką Ostałowską i też nawiązałam do naszego dzisiejszego spotkania i do jogi. Ona mówiła, że kiedyś uprawiała i nie wie dlaczego przestała i pewnie do tego wróci, ale właśnie mówiła, że to jej dawało taki wewnętrzny spokój. Co tobie daje, Aneta? Skąd ci się wzięła w ogóle opcja joga? Dlaczego behawiorystyka zwierzęca została ambasadorką jogi? Za psami biegam i na pewno nie uczy się biegać za sobą, to się wszystko dzieje. Joga jest takim rodzajem aktywności, jedynym jaki znam, który daje fenomenalną stopę zwrotu, czyli niedużo trzeba zainwestować, trochę czasu, a dostajemy bardzo dużo. Dostajemy na poziomie fizycznym przemodelowanie ciała, co pewnie może być dla niektórych istotne, że też ciało się wysmukla, szczuplejemy po prostu. Mięśnie się wydłużają, skóra się polepsza, dlatego że w tym systemie, który my praktykujemy z Przemkiem, czyli właśnie w asztandze, w tej dynamicznym rodzaju jogi, można się bardzo solidnie spocić. W związku z tym wszystkie toksyny, jakie w naszym organizmie się znajdują z powodu smogu, zanieczyszczenia środowiska albo niefajnych elementów w jedzeniu, no właśnie, wywalamy z siebie codziennie. To jest taki prysznic dla wnętrza organizmu. Więc na poziomie fizycznym to jest po prostu raj. Na poziomie emocjonalnym i psychicznym to ten spokój, o którym powiedziałaś, to jest po pierwsze, ale po drugie to są wszystkie te elementy, które powodują, że nam rośnie poczucie wartości, poczucie sprawczości. No bo wyobraźcie sobie teraz, jeśli kobieta w pewnym wieku potrafi sobie założyć nóżki za głowę, za własną głowę, to daje takie poczucie niezwykłości. To znaczy, że gdzieś ta starość umowna nawet nie majaczy na horyzoncie. Więc w każdym układzie joga daje nam nieprawdopodobne rzeczy. Możemy sięgać po to, co nam jest w danym momencie potrzebne. No i w jodze jest mnóstwo zwierzęcych pozycji, które dla mnie, jako dla behawiorystki, są absolutnie oczywiste. Nie mówię o psie z głową w dół czy do dołu, ale i o ważkach, i o skorpionach na przykład. I to, co dla mnie jest ważne w tym zakresie, to jest to na przykład, że wiem, dlaczego skorpion w naturze ma ten swój kolec jadowy i go użyje albo nie. I teraz ta pozycja w jodze, czyli ten skorpion, odpowiada dokładnie filozofii skorpiona w naturze, zwierzęcia. ciała, że my wiemy, potrafimy zatrzymać takie poruszenie negatywnej emocji i nie użyć naszego wewnętrznego kolca jadowego, żeby komuś zrobić krzywdę. No proszę. Więc to jest fenomenalne. Przemek, to dla kogo w takim razie jest joga? Czy może ją uprawiać każdy, niezależnie od wieku, o którym tutaj już Aneta wspomniała, wykonując dla mnie przynajmniej z perspektywy laika i osoby, która nigdy się tym nie zajmowała, bardzo skomplikowane figury? Czy są jakieś ograniczenia? Czy wręcz właśnie im osoba starsza, mniej sprawna, tym bardziej powinna się tym zająć, bo to może spowodować to, że odmłodnieje psychicznie i fizycznie? Paradoks jogi polega na tym, że osoby, które mają 20 lat, nie są w stanie, z trudem są w stanie praktykować jogę, ponieważ no, ich umysł, ich sposób, ich metabolizm też powoduje, że bardziej ćwiczą na sposób sportowy, czyli będą się rozciągać, będą się siłować. Także jeżeli się przyjrzymy takiemu masowemu fenomenowi jogi, to ludzie myślą, że to polega na rozciąganiu, na siłowaniu się, na wykonywaniu jakichś dziwnych pozycji, często na przykład balansowych, stania na rękach, czy jako sport, robienia... a nie jako filozofię chyba to bardziej. Mylą tak, zupełnie to z akrobatyką, z tańcem, z takimi typowo sportowymi rzeczami. I rzeczywiście osoby dopiero po 30, a nawet po 40 są gotowe na to, żeby praktykować jogę, ze względu na to, że po prostu jakby nie mają już ochoty forsować swojego ciała, natomiast szukają czegoś, co pozwoli im się rozluźnić, co pozwoli im odetchnąć, nauczyć się oddychać spokojnie, nauczyć się odstresowywać, nauczyć się oczyszczać głowę z niepotrzebnych, nonsensownych myśli, które tam się często tłoczą, zbierają się przez cały dzień, prawda? Puszczać napięcia z pleców, puszczać napięcia z klatki piersiowej, tak? I po to jest joga. Po to joga jest, tak jak Aneta powiedziała, jest takim wewnętrznym prysznicem. Oczyszczamy się i fizycznie, bo oczyszczamy nasze narządy wewnętrzne, regulujemy nasze procesy wewnętrzne, takie jak oddychanie, takie jak krążenie, takie jak oczyszczanie organizmu, ale też oczyszczamy się psychicznie, czyli uczymy się, koncentrując się na oddechu, koncentrując się wewnątrz, pozwalamy, by nasza głowa przestała karmić te wszystkie myśli, które się tam tłoczą. Ale można tego się nauczyć? W sensie wyłączania właśnie głowy takiej, że zostawiam to wszystko za sobą, a jestem tu i teraz? Nawet nie można, trzeba moim zdaniem, bo bez tego się nie da funkcjonować. Czyli jeżeli się tego nie nauczymy, no to będziemy musieli tak czy inaczej w jakiś sposób nauczyć się, czy wykorzystać jakąś bardziej może dostępną metodę odcinania naszego umysłu i naszych myśli. Czyli tutaj mamy używki, alkohol, papierosy, prawda? Czyli takie leki, które pozwalają nam się wyciszyć, rozluźnić chociaż na moment, tylko że no w sposób niezdrowy, tak? No joga jest takim systemem, metodycznym systemem tego, żeby nauczyć się kontrolować nasze napięcia fizyczne, psychiczne, nasze procesy wewnętrzne, te, które jakby cały czas się dzieją i nad którymi... Czyli to jest dokładnie jak z oddechem. Hatha yoga oznacza jogę oddechu. Ha oznacza wdech, ha oznacza wydech. Hatha yoga polega na umiejętności kontrolowania oddechu. Poprzez umiejętność kontrolowania oddechu uczymy się puszczać napięcia, rozluźniać. I to jest dokładnie tak, że jeżeli każdy z nas umie oddychać, nie musi się nad tym zastanawiać, jeżeli nikt nigdy się nad tym nie skupił, no to przez całe życie może nie wiedzieć nawet za bardzo, że oddycha. Ale można się tego nauczyć i jeżeli się tego nauczymy, jeżeli na to zwrócimy tylko troszeczkę uwagi, dlatego to słowo uważność jest bardzo ważne. Zwrócić uwagę na coś, co jest. Tak jak jesteśmy teraz w naturze, możemy zwrócić uwagę na rzeczy, które zazwyczaj nam umykają, prawda? Tak samo wewnątrz robaki, mamy oddech, mamy napięcia, mamy naszą energię, czasem jesteśmy taką, mamy energię, czasem mamy taką energię. To od czegoś zależy, prawda? Zjemy coś niezdrowego, ciężkiego, to się tak czujemy, prawda? Słuchajcie, ponieważ musimy kończyć, ja wiem, że o jodze pewnie można by opowiadać godzinami, to na koniec chciałabym, ponieważ przed nami długi weekend, ludzie będą wyjeżdżać i na przykład takie krótkie, proste ćwiczenie, które każdy jest w stanie wykonać sam gdzieś na łonie natury, które spowoduje, że będzie w stanie się zrelaksować. Jesteście w stanie coś takiego pokazać? Czy to jest tak, że to jest cały proces i trzeba wejść w to 100% sobą i dopiero zacząć się uczyć jakby jogę powinno odprężać. Zacząć się od wykonania, od nauczenia się sekwencji, prostej sekwencji pozycji. Ja bardzo lubię takich pozycji, które uczą nas oddychać, poruszać się płynnie w rytm oddechu, to się nazywa vinyasa. Ja bardzo lubię taką vinyasę, tak? Tutaj wykonuję wszystkie potrzebne nam ruchy w obrębie kręgosłupa, łopatek, bioder. To jest pozycja krowy, tu wdech, wydech, po prostu siadamy, wdech, tutaj otwieramy brzuch, klatkę piersiową, to jest wygięcie do tyłu, z wydechem rozluźniamy plecy, wdech krowa, I wydech. Pozycja psa z głową w dół, ale na ugiętych kolanach, bo nie chodzi o to, żeby rozciągać nogi, chodzi o to, żeby odprężyć klatkę, odprężyć szyję, odprężyć kręgosłup, tak? Oczywiście po pewnym czasie te kolana się naturalnie prostują i to jest pewien efekt ćwiczenia jogi, natomiast to nie jest cel ćwiczenia jogi, żeby za wszelką cenę prostować kolana, tak? Czy jeżeli bym się napiął w tej pozycji, to już nie jest pozycja jogi, bo ona jest dla mnie niewygodna. Jeżeli się w niej rozluźnię, mogę oddychać, jest to wtedy pozycja robią. Słuchajcie, czyli teraz na długi weekend kilka prostych ćwiczeń i na pewno lepiej się poczujemy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. To ja też tak zrobię. Może pomyślę. Aneta Awtoniuk i Przemek Nadolny. Dziękuję Wam pięknie za to spotkanie. Nasz czas już niestety minął. Onet Rano, Onet Wiem kończymy, ale już za moment Newsweek opinie Renata Kim ze swoimi gośćmi. No a my widzimy się jutro o 7:55. Do zobaczenia.